Wyzwania, które na najbliższy czas widziałbym, jeśli chodzi o chociażby właśnie zwiększone wydatki inwestycyjne, choćby z KPO związane, to nie wiem, po stronie zamawiających to pewnie taką synchronizację wydatków, żeby była taka duża przewidywalność, kiedy który zamawiający będzie uruchamiał postępowania, żeby nie doprowadzać do takich dużych górek inwestycyjnych, bo wtedy siłą rzeczy sobie sami zmniejszamy konkurencję, a z drugiej strony, żeby później nie wpadać właśnie w takie puste okresy. Więc myślę, że tutaj nad takim dobrym rozłożeniem tych planów inwestycyjnych warto pracować, a z drugiej strony po stronie wykonawców ja to, co zawsze zachęcam, do czego zawsze zachęcam, to taka aktywna rola w postępowaniach, żeby warunki danego kontraktu, które są tworzone, odbywały się również z udziałem wykonawców, żeby wykonawcy zgłaszali pytania do SWZ-ów, do projektów umów, bo później to oni też te umowy realizują i tak będziemy musieli z tą umową się zmierzyć i tak, tylko że jak zmierzymy się po podpisaniu, to każdy już jest w trudniejszej, dużo mniej elastycznej pozycji. Jeżeli zrobimy to przed zawarciem umowy, to możemy wyklarować wszelkie wątpliwości. Do prokuratorii nie docierają jakieś głosy potrzeby gruntownych przemeblowań ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydaje się, że ta ustawa, która obowiązuje od 2021 roku, a która wypracowana była też w takim dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy, sprawdza się. Natomiast to na pewno, nad czym trzeba pracować i to, o czym też tutaj rozmawiamy na kongresie, to obszary takiego już wypełnienia praktycznymi działaniami przepisów, dyrektyw zamówieniowych i zasad, tak żeby no właśnie dla sprawności przede wszystkim realizowanych inwestycji służyły te poszczególne zamówienia. Dzisiaj mamy obowiązek waloryzowania kontraktów zawieranych na ponad pół roku, ale ciężko mi sobie chyba właśnie wyobrazić, że jakąś instrukcję formułowania tych klauzul będziemy na poziomie przepisów zawierać, bo mamy różne stany faktyczne, mamy różnych zamawiających, duże inwestycje, małe inwestycje, kilkuletnie, kilkumiesięczne, więc jakby tutaj ciężko chyba jest jakiś jeden taki model wprowadzić. Natomiast na pewno to na czym warto pracować, jeżeli chodzi o waloryzację i kontynuować pracę, to wzorce tej klauzuli i właśnie na różne sytuacje, dla różnych zamawiających, dla różnych obszarów, korzystanie z odpowiednich metod waloryzacji, to jak najbardziej w takim gronie między zamawiającymi, między wykonawcami, a eksperckimi instytucjami ten temat warto kontynuować.